i aktualny mistrz Polski KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg zmierzy się z wicemistrzem tych rozgrywek klubem uczelnianym AZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Drużyna gości w dzisiejszym spotkaniu wystąpi w następującym składzie. Kapitan zespołu Katarzyna Węgrzyn. Anna Węgrzyn. I Julia Puchar. Trenerem drużyny jest pan Zdzisław Kołczyk. A oto skład gospodarzy. Kapitan zespołu Kinga Stefańska. Elizabeta Samara. Kun Yu. Agata Zakrzewska. I Aleksandra Michala. Trenerem drużyny jest pan Zbigniew Tenc. Nad prawidłowym przeprowadzeniem tego meczu wczuwał będzie sędzia pan Tomasz Kącek z Rzeszowa. Prosimy drużynę o sportowe przywitanie. Witamy Państwa z Tarnobrzega, z przepięknej hali Mosir, gdzie odbędzie się mecz Ekstraklasy kobiet w tenisie stołowym pomiędzy aktualnym mistrzem Polski, 30-krotnym, a także aktualnym mistrzem Polski KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg oraz wicemistrzem KU AZS Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław. Portal 4miasta.pl przeprowadzi tę transmisję na Facebooku. Prosimy o polubienia, udostępnianie naszej transmisji na żywo. A na dzisiejszą transmisję czuwał będzie redaktor naczelny Radosław Brzycki oraz Piotr Kołodziej. Przedstawię może teraz składy drużyn, poszczególne pojedynki. W pierwszym pojedynku ze strony Siarkopolu Tarnobrzeg wystąpi Fuju, Portugalka, z Anną Węgrzyn. W drugim pojedynku Elizabeth Samara z Katarzyną Węgrzyn, panią kapitan. I w trzecim pojedynku Aleksandra Michalak z Julią Furman. Trenerem Siarkopolu Tarnobrzeg jest oczywiście pan Zbigniew Nęcek. Trenerem gości AZS-u Wrocław jest Zdzisław Tolksdorf. Sędzią tego spotkania będzie Tomasz Kącek z Rzeszowa. Jesteśmy na meczu drugiej kolejki. W pierwszej kolejce obydwie drużyny wygrały swoje pojedynki. Jest to, jak wspomniałem, mistrz i wicemistrz Polski. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Spodziewamy się chyba zaciętego pojedynku. Faworytem jest jednak Siarkopol. Gospodynie są faworytem prawdopodobnie, ale zobaczymy, jak się to będzie odbywać. Sponsorem naszej transmisji jest sklep sportowy Maraton, mieszczący się w Stalowej Woli przy ulicy Opolskiego 88, naprzeciwko hali targowej. Zapraszamy na zakupy do tego sklepu. I już będzie rozpoczynać jeszcze wymiana piłek treningowa. Prawdopodobnie rozpocznie zawodniczka gospodarzy Fuju, tak wynikło z losowania. Dzisiaj mamy w porównaniu do pierwszego meczu sporą grupę kibiców na trybunach hali Mosir w Tarnobrzegu. Portal 4miasta.pl rozszerza zakres dyscyplin, transmisji. Od tego sezonu zaczęliśmy tenis stołowy. Myślę, że w sezonie halowym będzie także niewątpliwie koszykówka i siatkówka, piłka ręczna. Dobrze mówię, panie redaktorze? No tak, tutaj w Tarnobrzegu na pewno będziemy przyjeżdżać na mecze siatkarzy. Także nie ograniczamy się tylko do piłki nożnej. Oczywiście chcemy kibiców wszystkich dyscyplin zadowolić i zasięgiem także docierać w najdalsze zakątki naszego regionu. Thank you.
Zaczynamy spotkanie. Rozpoczyna się pierwszy pojedynek pomiędzy Fuyu oraz Anną Węgrzyn. Jednak Anna Węgrzyn serwuje. Liczka go gości. 1-0 dla ZS-u, dla Anny Węgrzyn. Prowadzenie Fuyu w pierwszym secie pierwszego pojedynku 2-1. 3-1. Serwować Fuyu, bardzo wysoka, rzuca piłkę do, przy serwie, podrzuca to wysoko do góry, 4-3 dla Fuyu. No i remis, 4-4. Prowadzenie Anny Węgrzyn, zawodniczki gości, zdobyła 3 punkty z rzędu, było 4-2. No, podejrzewam, że nie będzie to taki gładki pojedynek dla Siarkopolu Tarnobrzeg, jak w pierwszej kolejce, to są w końcu ich przeciwniczami wicemistrzynie Polski. Jeden do 5. Prowadzi Fuyu, zawodniczka, gospodyni. No teraz ona 3 punkty z rzędu zdobyła. 4 z rzędu. Prowadzenie 8-5 Fuyu. W drugiej fazie tego seta wyraźna przewaga Fuyu, to była 5 punktów z rzędu, 9-5 i jej serwis. Fuyu. Jeszcze punkcik dla Anny Węgrzyn, 10-7. Druga piłka setowa dla Fuyu. Przy serwisie Anny Węgrzyn. Tak, i wygrywa zawodniczka gospodyń Fuyu 11-7 pierwszego seta. Pierwszego seta w stosunku 11-7 wygrywa Fuyu.
I rozpoczyna się drugi set. Wracamy do gry. Mamy remis 2 do 2. Remis w drugim secie 3 do 3. I wprowadzenie fuju 4 do 3. Serwuje zawodniczka gości. Mieliśmy remis 3-3, w tej chwili już zdecydowane prowadzenie zawodniczki gospodarzy w fuju 7 do 3 w drugim secie. Piłka po siatce, czwarty punkt. Dla Anny Węgrzyn. Serwuje fuju. Dziewięć do pięciu dla fuju. Pewne prowadzenie zawodniczki gospodyń. Serwuje Anna Węgrzyn. No, skuteczny serw, nie poradziła sobie z nim fuju. Ale jeszcze wynik dość bezpieczny, 9-6. 9-7. Ale teraz serwis przejmie fuju. Myślę, że będzie chciała zakończyć to spotkanie przy swoim serwisie. No, a jednak 9-8. Czas. Czas dla trenera Siarkopolu Tarnobrzeg, pana Zbigniewa Nęcka. Asystentka, kapitan zespołu, bodajże Kinga Stepańska, poprosił rozmawia z fuju gospodarza.
jest to pierwszy pojedynek tego meczu. Wracamy do gry. W tym pierwszym meczu jest w tej chwili 1-0 w setach dla Fuyu i w drugim secie 9-8. Będzie piłka setowa. Tak jest. Zwycięstwo 11-8. Zawodniczki gospodyń Fuyu, Natan Wężyn. I 2-0 w setach prowadzi już Fuyu. Mamy trzeci set. Anna Węgrzyn z AZS-u Wrocław będzie rozpoczynać. Zero dla Fuyu i ona przejmuje serwis. Emocjonalnie podchodzi Fuyu do każdej swojej nieudanej akcji. Chce wygrywać każdą piłkę. Na razie zawodniczki nie wykorzystują swoich serwisów. W efekcie mamy remis 2-2. Anna Węgrzyn serwuje. No i wychodzi na prowadzenie Anna Węgrzyn. 3-2. 3-2-2-0. Zdobyła 3 punkty z rzędu. Wygrała na Węgrzyn. No, chyba lekki kryzys Fuyu. Teraz zdobyła w dłuższej przerwie punkt. Ale prowadzenie jeszcze Anny Węgrzyn 6-3. Odrabia straty Fuyu 6-4. Przy serwisie 7-4 dla Anny Węgrzyn w tym trzecim secie. Ale Fuyu nie rezygnuje. Mamy 7-5. Chciałaby zakończyć, wygrać tego seta i cały swój pojedynek 3-0.
Przyspieszyła grę Puju i odrabia straty. 7-6 dla mnie Węgrzyn. O czas poprosił trener gości. Trener gości Zdzisław Tolksdorf poprosił o czas. Udziela wskazówek, a nie Węgrzyn swojej zawodniczce. Ma na to jedną minutę. Wracamy do gry. Jest 7-6 dla Anny Węgrzyn. Mamy remis w tym trzecim secie, 7-7. Ładna wymiana, zakończona punktem dla Fuyu. Tak, Fuyu zaczyna grać coraz szybciej. Bardzo odrzuca od stołu zawodniczkę gości, Annę Węgrzyn. Pomyliła się i remis. Remis 8-8. Serwuje Anna Węgrzyn, zawodniczka ZS-u Wrocław. Brawo. 9-8 dla Fuyu. Setowa, meczowa. W tych najważniejszych fragmentach wychodzi doświadczenie Fuyu. Jest, Fuyu wygrywa 11-8 w trzecim secie, a tym samym cały swój pojedynek wygrywa 3-0. Wygrywa mecz z Anną Węgrzyn 3-0. Dzięki temu drużyna gospodarza wychodzi na prowadzenie spotkania. Jest 1-0. Piotrze, kto w następnym pojedynku? W następnym pojedynku zmierzy się zawodniczka gospodarzy Elizabeta z Samara z kapitan zespołu gościa ZS Wrocław Katarzyną Węgrzyn. Zawodniczki są przy stole, bardzo drobniutka zawodniczka gości Katarzyna Węgrzyn. Drugi mecz przy stole spotkają się Eliza Samara, reprezentująca KTSNA Karkopolta oraz Katarzyna Węgrzyn, zawodniczka klubu uczelnianego ADP Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu. Thank you.
Rozpoczynamy mecz. Pierwszy punkt w tym pojedynku dla Elizabeth Samary. Remis po jeden. Serwuje Elizabeth Samara. Brawo. Serwuje Katarzyna Węgrzyn, zawodniczka ZS Wrocław. Mamy remis 3-3 w drugim meczu pomiędzy Elizabetą Samarą a Katarzyną Węgrzyn. Pierwszy set tego drugiego meczu. Brawo. 4-3 dla Elizabety Samary. Remis po 4. Katarzyna Węgrzyn przy serwisie. Prowadzenie zawodniczki gości, Katarzyny Węgrzyn. Elizabeta Samara. 7-5 dla Katarzyny Węgrzyn. Jeden do 6 już. Zmniejsza tą stratę zawodniczka gospodyń Elizabeta Samara. I mamy remis 7-7. Zacięty, wyrównany ten pierwszy set, 8-8. Pięciu. Bardzo wyrównany set pomiędzy Elizabetą Samarą a Katarzyną Węgrzyn. No, kilka setowa dla zawodniczki gospodyń Elizabety Samary. Ona przy serwisie. Brawo. Tak, wygrywa. 11-9 wygrywa pierwszego seta. Elizabeta Samara z kapitanem zespołu AZS Wrocław Katarzyną Węgrzyn. Elizabeta Samara, 11-9.
Wznawiamy pojedynek. Rozpoczyna się drugi set pomiędzy Elizabetą Samarą a Katarzyną Węgrzyn, kapitan zespołu gości. I remis, 2-2. Obie zawodniczki wykorzystały swoje podania. O. Trzeci punkt z rzędu Katarzyny Węgrzyn. Wychodzi na prowadzenie 3-2. Zawodniczka gości. Trzy dla Katarzyny Węgrzyn, ona serwuje. Remis 4-4. Odpowiada się. Drugi zacięty set. Tak, tym po jeden pierwszym był bardzo zacięty, 11-9. Prowadzi Katarzyna Węgrzyn, kapitan AZS-u Wrocław. No, mocna wymiana była. Zwycięsko Katarzyna Węgrzyn, 7-5 prowadzi. Elizabeta, leworęczna zawodniczka. Doprowadziła do remisu w tej chwili. Mamy po 7 w drugim secie. Kolejny remis, 8-8. Dobra. I Elizabeta Samara wychodzi na prowadzenie, 9-8. Brawo. I piłka setowa. Dla zawodniczki Szarkopolu Tarnowrzek, Elizabety Samary, 10-8. Przy serwisie kapitan Katarzyny Węgrzyn. No, jeszcze się wybroniła, ładnie. Zawodniczka AZS-u Wrocław.
Kolejny jej serwis. Katarzyna Węgrzyn. No i doprowadza do remisu. 10 do 10 będzie brana przewagi. Serwuje Elizabeta Samara. Pomyliła się. 3 punkty rzędu Katarzyny Węgrzyn. I to ona prowadzi. 11 do 10 i ma piłkę setową. No, czyżby. Zobaczymy, jak się to potoczy. Tak, wygrywa. Wygrywa drugiego seta kapitan Katarzyna Węgrzyn z Elizabetą Samarą. 12 do 10. Katarzyna Węgrzyn jest 1-1. Mamy remis w tym meczu. 1-1. Bardzo wyrównany pojedynek między tymi zawodniczkami. Pierwszy punkt trzeciego seta dla Elizabeth Samary. Już 2-0. Przypomnę, że w tym pojedynku mamy remis w setach 1-1. No od mocnego uderzenia zaczęła Elizabeta Samara. 3-0 prowadzi. Chyba podrażniona tym przegranym drugim setem. Ale pierwszy punkt dla Katarzyny Węgrzyn. No już tylko 3-2. Prowadzenie 5-3 Elizabeth Samary. Ładna wymiana na korzyść Katarzyny Węgrzyn. Samara prowadzi jeszcze 5-4. I 6-4. Okay.
prowadzenie 8-4 Elizabeth Samary. Elizabeth Samara to rumuńska tenisistka, 8-krotna mistrzyni Europy. Bardzo doświadczona. Nie będziemy wspominać wieku, bo kobietom się wieku nie wypomina, ale doświadczona na pewno zawodniczka. Wiekiem młoda. I tak jest, 11-4 w tym trzecim secie, zdecydowane zwycięstwo. Elizabeta Samara wygrywa w trzecim secie, 11-4, jest 2-1. Zobaczymy, czy to będzie ostatni set tego pojedynku. Dobrze. Ten czwarty set weszła Elizabeth Samara, obejmuje prowadzenie 2-0. Wykorzystała swój serwis. Podwyższa na 3-0. I o czas prosi trener gości. O przerwę poprosił trener gości. Wracamy do gry. Jest 3-0 dla Elizy Samary. No i po tym wznowieniu, po tej przerwie, pierwszy punkt odnotowała na swoim koncie w tym czwartym secie Katarzyna Węgrzyn. 3-1. Prowadzenie Elizy Samary. Drugi punkt na koncie Katarzyny Węgrzyn. 5-2 w czwartym secie. Pięć, trzy. Odrobiła trochę tych strat Katarzyna Węgrzyn i o czas poprosił trener gospodarzy.
O przerwę poprosił trener gospodarza. Wracamy do gry. Eliza Samara prowadzi 5-3. Skuteczna akcja Elizy, 6-4. Brawo. I 8-4. Prowadzenie zawodniczki gospodarzy Elizy Samary. Piąty punkt Katarzyny Węgrzyn. Gdyby ta Samara prowadzi, zmierza do wygrania swojego meczu. Wygrania tego seta i całego meczu. Zobaczymy. Tak, tak będzie piłka meczowa. Setowa, a zarazem meczowa. Jeszcze nie teraz, 10-6. Brawo! 11-6. Set i mecz dla Elizy Samary. Tym samym drużyna gospodarza wychodzi na prowadzenie w spotkaniu 2-0. Panie Piotrze, jaki przekaz? Trzeci pojedynek? W trzecim pojedynku ze strony Siarkopol Tarnobrzeg swój mecz rozegra Aleksandra Michalak. A ze strony AZS-u Wrocław Julia Furman. Przypomnijmy, w całym meczu między Siarkopolem a AZS-em Wrocław jest już 2-0 po wygranych w pierwszym meczu Uju Sanną Węgrzyn 3-0, a w drugim meczu Elizabety Samary z kapitan Katarzyną Węgrzyn 3-1. Zanim rozegrany zostanie trzeci mecz, dzieci, które w tym roku rozpoczęły po raz pierwszy naukę w klasie sportowej o profilu tenis stołowy w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu otrzymają od KTS-u Enea Tarnobrzeg Tarnobrzeg sprzęt sportowy, rakietkę oraz piłeczki firmy Kibar. Sprzęt sportowy wręczą Barbara Tereszkiewicz-Stach, menadżer zespołu, Agata Zakrzewska, zawodniczka KTS-u, a także trener, pan Zbigniew Jędrzej. Sprzęt otrzymają uczniowie Julia Sieroń, Aleksandra Jabor, Amanda Zdrowiec, Kalina Kostur, Jagoda Bogacz, Zuzanna Ławrowska, Adela Jesionek, Karolina Czech, Hubert Łukasz, Sawery Kalinowski, Wojciech Lipiera,
Oliwier, Jakubisz, Nik, Somatowiczius, Nikodem, Małek, Stawerze, Suła, Adam Szkolak, Bartosz Kutka, Wybrzycki, Bartosz Kacak, Mikołaj Wielbus i Franciszek Kacak. Wychowawczynią klasy jest pani Joanna Kuroczko. Natomiast instruktorkami tenisa stołowego Anna Szczepanik i Monika Kowska. W imieniu zespołu życzymy wszystkim uczniom wygranych setów i udanych pojedynków. Trzecim pojedynkiem tego meczu mamy tutaj miłą uroczystość, wręczenie nagród od KTS-u Enea Siarkopol Tarnobrzeg dla uczniów pierwszej klasy o profilu tenis stołowy w szkole, ze szkoły podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu. Po piątkowej uroczystości w tejże szkole dzisiaj w hali Mosiru w Tarnobrzegu dzieci są dekorowane, wręczane nagrody. Trener Zbigniew Nęcek. No mamy nadzieję, że rosną tutaj następczynie i następcy godni. Brawa od wszystkich dla dzieci, od trenera, od kibiców, od działaczy. Czekamy na trzeci pojedynek tego meczu. Przypomnę, Aleksandra Michalak zmierzy się z nim, z Julią Furman. W całym meczu KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg prowadzi 2-0 za ZS-em Wrocław. Przerwa. Korzystając z tej dłuższej przerwy, przypomnimy, iż sponsorem naszej transmisji jest sklep sportowy Maraton, mieszczący się w Stalowej Woli przy ulicy Okulickiego 88. Naprzeciwko hali targowej. Zapraszamy serdecznie na zakupy do tego sklepu. A Państwa bardzo prosimy w imieniu portalu 4miasta.pl
o lajkowanie, udostępnianie na Facebooku naszej transmisji, która jest na żywo, na swoich profilach społecznościowych o udostępnianie. Tu obserwujemy zawodniczki gospodarzy, które już rozegrały swoje mecze, wygrały, spokojnie oczekują na dokończenie tego spotkania. Widzimy także tradycyjną maskotkę. Na pierwszym meczu też żeśmy widzieli na ławce Siarkopolu Tarnobrzeg. Jest to bodajże jakiś rodzaj misia. Trudno nam tak z tej perspektywy dostrzec, ale jest to nieodłączny gadżet na każdym meczu Siarkopolu Tarnobrzeg. Wyrubuj, Piotrze. Maskotka, wyrubuj. Widzimy trenera Nęcka, panią menadżer, panią Barbarę, menadżer zespołu KTS-u Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Szczerze, nie za bardzo wiem, dlaczego ta przerwa tak długo trwa. Nie ma sędziego. Rozszyfrowaliśmy, że ta maskotka nazywa się Siarkopolek. Zbliżenie na Siarkopolka. Sędzia już jest, za chwilę rozpoczniemy spotkanie. Kosmetyka stołu. Zawodniczki już przy stole. Rozpocznie się trzeci mecz w tym spotkaniu. Rozegrany zostanie pomiędzy Aleksandrą Michalak a Julią. Chwila rozgrzewki.
3-1 prowadzi Aleksandra z Julią Furman. Tak. Czwarty punkt Oli Michalak. W tym pierwszym secie dla miejscowej zawodniczki już 7-1. No, tym razem punkt dla Julii Furman. 7-2 prowadzenie Aleksandry Michalak. Wykorzystała swój serwis Julia Furman. Już ten wynik troszkę jej się poprawił, ale zdecydowane prowadzenie w tym pierwszym secie Aleksandry Michalak 8-4 i ona serwisuje. Tak, 10-4 piłka setowa dla Aleksandry Michalak, zawodniczki KPS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Dosyć wyraźne prowadzenie przy serwisie jeszcze. Jeszcze jeden punkt zdobywa Julia Furman. Aleksandra Michalak wygrywa z Julią Furman. Chwila przerwy przed drugim setem. Narady z trenerami. Thank you.
Jan Dobry. Sandra Michalak. Furman na prowadzeniu jednopunktowym, już 3-1. Jeszcze takiej sytuacji w tym pojedynku nie mieliśmy, żeby Julia Furman prowadziła. A dobrze weszła w ten drugi set. Ale sędzia Tomasz Kąsek z Rzeszowa zdecydował, że był net. Powtórzona piłka. No i już mamy remis 3-3. Już na prowadzenie wychodzi Aleksandra Michalak, 4-3 w drugim secie. No przeszła ta piłka po siatce. Mamy remis 4-4. Pięć, prowadzenie Aleksandry Michalak. Osiem, sześć. Dla zawodniczki z Tarnobrzega. Osiem, siedem. Aleksandra Michalak to także zawodniczka leworęczna, tak samo jak Elizabeta Samara. W pierwszym składzie Siarkopolu Tarnobrzeg mamy dwie zawodniczki leworęczne. Nie przeszła ta piłka i mamy remis 8-8. Nie decyduje się na czas trener Nęcek. Ufa swojej zawodniczce, wierzy w jej możliwości. No i mamy 9-8. Do Aleksandry Michalak. Ale serwuje teraz Julia Furman. No i mamy piłkę setową. Tak, piłka setowa przystanie 10-8. Zawodniczki. Kilka przerwy. Serwować będzie Aleksandra Michalak.
dobrze. Doskonała okazja, żeby zakończyć to spotkanie. Tego seta, przepraszam. 10-9. I o czas poprosił trener jednej z zawodniczek, ale nie. No, Zbigniew Tęcek, tak. Sędzia Tomasz Kąsek stawia na stole zegar, który odmierza ten czas. Jest to minuta. A wskazówek Aleksandrze Michalak udziela jej koleżanka drużyny Elżbieta Samara. Ten Nęcek troszkę z tyłu. Jak rozegrać te ostatnie piłki, aby wygrać tego seta? Elżbieta Samara, no, mówiliśmy, ośmiokrotna mistrzyni Europy, niezwykle doświadczona zawodniczka. Wracamy do gry. Jest 10-9 dla Aleksandry Michalak. Piotrze, 11-9. Drugiego seta wygrywa Aleksandra Michalak, 11-9. Jest 2-0. I czyżby był to ostatni set tego spotkania, jak i całego meczu? No, oczywiście jest to możliwe, bo pierwsze dwa mecze zawodniczki go spóźnień wygrały. Mamy 2-0 w całym spotkaniu i 2-0 w trzecim meczu. Też dla zawodniczki do spodzeń Aleksandry Michalak. Także może być to ostatni set już tego pojedynku pomiędzy KTS-em Enea Siarkopol Tarnobrzeg a AZS-em Wrocław. Wznawiamy pojedynek. Trzeci set. Serwuje Aleksandra Michalak. I 1-0. Dla zawodniczki gospodyń. Uważanie Aleksandry Michalak z Julią Furman. Aleksandra Michalak prowadzi z Julią Furman. W trzecim meczu tego spotkania. Zwiększa prowadzenie na 5-2 Aleksandra Michalak. I o czas prosi trener gości. Tak, Zdzisław Tolsdorf. O przerwę poprosił trener gości. Aż ten wynik się wymyka. Tym samym być może cały mecz, całe spotkanie.
raz wskazówek Aleksandrze, Michala Gudziela i Elżbieta Samara. Wracamy do gry. Jest 5-2 dla Aleksandry Michała. No i 4-5 na jeden punkt zbliżyła się zawodniczka z Wrocławia, zawodniczka przyjezdna. No i mamy remis. Jednak ta przerwa na żądanie trenera przyniosła jakiś wymierny efekt. Prowadzenie Julii Furman. A pierwsze było 2-5, tak? I 4 punkty z rzędu bodajże zdobyła zawodniczka gości. I ona przy serwisie. Ale już mamy remis 6-6. Decydującą fazę wchodzi w ten set, a być może i cały mecz. Zobaczymy, jak się zakończy ten trzeci set. Prowadzenie Aleksandry Michałajlak, 7-6. Kolejny remis 8-8. Pomyliła się Julia Furman, 9-8 na Aleksandry Michałajlak. Na punkty dzielą ją od zwycięstwa. W tym secie i w całym meczu. Tak jest, jest piłka setowa i meczowa. Aleksandry Michałajlak i całej drużyny Siarkopolu Tarnobrzeg. Serwuje Julia Furman. No jeszcze nie, jeszcze nie. 10-9. Jeszcze nie koniec. Zobaczymy, czy wybroni się Julia Furman. Bo druga piłka setowa. Tak, tak. Jest. 11-9 i sędzia Tomasz Kąsek z Rzeszowa zakończy to spotkanie. Oraz mecz w stosunku 3-0 wygrywa Aleksandra Michałajlak. Tym samym KTS Enea Szarkopolda Wiązek wygrywa spotkanie drugiej kolejki Ekstraklasy Kobiet w sezonie 2021-2022 3-0. Gratulujemy wszystkim drużynie, a Państwa jeszcze raz zapraszam na każdej kolejce, która odbędzie się już za tydzień, w niedzielę 12 września o godzinie 16.
Jak słyszeliśmy, drużyna KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, mistrz, aktualny mistrz kraju, wygrała 3-0 za ZS-em Wrocław. W całym spotkaniu, w poszczególnych meczach, zawodniczka Fuju wygrała z Aną Węgrzyn 3-0. W drugim meczu Elizabeta Samara wygrała z Katarzyną Węgrzyn 3-1. A w trzecim meczu Aleksandra Michalak wygrała z Julią Furman 3-0. Cały mecz zakończył się 3-0 zwycięstwem Siarkopolu Tarnobrzeg. Już będziemy Państwu dziękować za transmisję, za uwagę. Zapraszamy na kolejne nasze transmisje. Zobaczymy, gdzie one się jeszcze odbędą. Także plan na przyszły weekend będziemy musieli opracować. Wydaje mi się, że to będą jakieś kolejki, jakieś mecze dopiero w przyszłym weekendzie. Na tygodniu raczej nie będziemy nic transmitować. Nie zapowiada się żadne wydarzenie sportowe. Oczywiście gra trzecia liga piłki nożnej, no ale z tych spotkań nie możemy przeprowadzać transmisji na żywo. Dziękujemy Państwu, portal 4miasta.pl, redaktor naczelny Radosław Brzyski oraz Piotr Kołodziej. Widzimy się przy kolejnych transmisjach. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.